Dzień dobry, to ja mówię. To już ostatnie chwile, proszę Państwa. Przed tym, jak zasiądziemy do stołów, akcja za akcją. U nas się z rana zaczęła akcja od weterynarza, ponieważ zaniemógł nasz rudy kundelek. No z rudym to zawsze problem. A dokładnie konkretna część rudego kundelka zaniemogła. No nazwijmy to tak dyplomatycznie, ta gorsza końcówka psa. I to była poranna wizyta u weterynarza, jak się mówi u nas na wsi. A później to już standardowo. Trzeba dokończyć dżur. I co tam? Piec chleby. U nas się piecze w domu chleby. Ja piekę, pochwalę się. Mięska, pieczenie i takie inne. Tak, żeby jutro tylko wstać. Mówił moja babcia i mój dziadek świętej pamięci przeżegnać się. I do jedzenia, i do świętowania. Proszę Państwa, podchodzę optymistycznie do świąt, bo te święta są optymistyczne. Prezes też podszedł optymistycznie i pożyczył wszystkim nadziei i powrotu demokracji. A ja, proszę Państwa, przy tej okazji chciałbym powiedzieć parę słów od siebie, zanim złożę Państwu i nam wszystkim życzenia. Łącznie z sobą, bo ja zawsze mam takie same życzenia i będę się ich trzymał. No to spojrzyjmy sobie wstecz na te ostatnie 3 miesiące. I chociaż to nie są te święta, w których się podsumowuje pewne wydarzenia, to spróbujmy takiego podsumowania dokonać i zobaczymy, na czyje wyszło. Bo moja wersja wydarzeń była taka, że ci, którzy się dorwali do władzy, bardzo szybko się tą władzą zachłystą, bardzo szybko się w tej władzy pogubią i bardzo szybko zaczną irytować ludzi myślących różnymi kategoriami, ale na pewno nie kategoriami fanatyzmu politycznego, no bo do tych grup wierno-poddańczych, do tych fanatyków, czy to są silni razem, czy prawi, nie dotrą żadne argumenty, żadne wydarzenia. Czasami dociera trauma, ale to też nie zawsze. No patrz, Tomasz Lis, który przechodził przez różne nieciekawe zdrowotne historie, ale jakoś nie dało mu to do myślenia, nie zreflektował się, nie zmienił swojego nastawienia, nie tyle politycznego, ale co, no co do życia w ogóle nastawienia. No, ci ludzie, którzy są jakby głęboko zakorzenieni w tych ideologicznej paranoi, czy to po jednej, czy po drugiej stronie, oni raczej są nie do uratowania. Natomiast ta część społeczeństwa, która myślała, no myślała też fałszywie, myślała źle, że Donald Tusk zrozumie cokolwiek. No ale Donald tu zrozumiał tyle, co zrozumiał Tomasz Liza, może jeszcze mniej. I wraz w te same buty, żeby nie powiedzieć walonki, w których chodził w 2005 do 2014, zanim uciekł do Brukseli, a nawet, proszę Państwa, jeszcze gorzej to wygląda. Wygląda to jeszcze to gorzej, bo doszedł element zemsty oczywiście. To jest człowiek mściwy, poza wszystkimi innymi wadami. Nie wiem, czy on ma jakąś zaletę. Tak na szybko. Nie wiem. Aha, tam kibicuje trochę, no ale to kibicuje tak, jak kibicuje. Kibice wiadomo, co o nim sądzą. Tak czy inaczej, proszę Państwa, to w jaki sposób Tusk się zabrał za porządki, w mściwy sposób i bezsensowny, głupi, bo wczoraj mówiliśmy o tym jego występie związanym z trenowaniem dziennikarzy. No dostał po grzbiecie, bo jeszcze dzisiaj sobie jeszcze raz przeanalizowałem całą tą sprawę. Dostał po grzbiecie naprawdę ze wszystkich stron. No, nawet wyborcza nie zostawiła na nim suchej nitki. No i to ten taki prześmiewca ojca Rydzyka, który się tytułuje ojcem redaktorem. Pierwsza była matka Kurka, nawiasem mówiąc, który się tytułuje ojcem redaktorem, pojechał po Tusku i to pojechał strasznie. To ta moja wersja wydarzeń, ten mój scenariusz, który nakreśliłem, że to nie będą różowe rządy Tuska, że on nie będzie sobie przechodził z jednego etapu bezprawności do drugiego etapu bezprawności i wszystkie media dookoła będą mu biły brawka, chociaż oczywiście parasol ochronny ma i tubę medialną cały czas ma, bo
te mechanizmy medialne w tych głównych mediach działają tylko i wyłącznie wtedy, gdy mamy do czynienia z jasnym, czytelnym, no, przegięciem pały, nazwijmy to kolokwialnie, a takich parę przegięć pały było. Jak wiemy, wypłynęły SMS-y, że w czasie przejęcia telewizji polskiej to mieliśmy do czynienia z stanem wojennym i to mówiła ta grupa adwokatów od wolnych sądów. Mieliśmy przecież wyroki sądu, a nawet Bodnar w pewnym momencie mówił, że Sienkiewicz w tej pierwszej wersji, którą zajmował telewizję, to się pomylił. Teraz mamy aferę, proszę państwa, z Wrzosek i to już jest to, co państwu mówiłem wczoraj, to już jest praktycznie nieaktualne w tym sensie, że przeciwko niej wypowiedziała się i Naczelna Rada Adwokacka i ta organizacja prokuratorska, prawo ponad wszystko, tą nazwę przypomnę. No to są takie rzeczy, które, proszę Państwa, w tak krótkim czasie raczej były nieprzewidywalne, nie do, znaczy dla kogo nieprzewidywalne, dlatego nieprzewidywalne. Dla mnie to było jasne, że jeśli Tusk ruszy z takiego kopyta i poleci tak, trzymam się tego swojego określenia poza bandą, no to do środka elektoratu i do tych symetrystów, jeżeli chodzi o pion dziennikarski, to nie dotrze. No i tak to, proszę Państwa, wygląda. Czyli żyjemy w tej uśmiechniętej Polsce. Wiadomo, jak należy podchodzić do tego hasła i do tego serduszka na białych koszulach polityków Koalicji Obywatelskiej. No to jest sarkazm, żeby nie powiedzieć profanacja. Ale ten zamordyzm zaczyna coraz bardziej przybierać taką groteskową formę. I te wszystkie sprawy odkładają się jedna po drugiej i działają na niekorzyść. No ja z niecierpliwością czekam na wyniki wyborów samorządowych. Jeśli PiS uda się wygrać chociażby o 0,5%, no to te nastroje w koalicji 13 grudnia jeszcze bardziej siądą, a jak wiadomo, tam jeszcze oprócz tego, że są nieustanne problemy z terrorem praworządności, no to jeszcze są wewnętrzne konflikty wszelkiego rodzaju, to nie tylko na linii poszczególnych koalicjantów, ale również wewnątrz partii, bo praktycznie w każdej partii lewica, ta SLD-owska kłóci się z Razem. Jeżeli chodzi o PSL i ich Hołownię, no to PSL coraz więcej ma pretensji do Hołowni, zwłaszcza w tych wyborach samorządowych, bo to jest rewir PSL-owski. I tutaj tak naprawdę to Hołownia się, o ile w ogólnopolskich to Hołownia powiedzmy podciągnął trochę PSL, no to w wyborach samorządowych to raczej jest odwrotnie, bo struktury PSL-owskie to są główne regionalne struktury na poziomie gmin i powiatów, oni tu rzeczywiście są mocni. No a w Koalicji Obywatelskiej trwa wojna chociażby we Wrocławiu i to ostra. A to wszystko, proszę Państwa, raptem 3 miesiące z hakiem. No już nie wspomnę o tym, chociaż powinienem i to w pierwszej kolejności mamy kompletną katastrofę, jeśli chodzi o realizację tych 100 konkretów, dlatego Tusk postanowił zorganizować akcję 100 przeszukań w suwerennej Polsce i środowiskach powiązanych z suwerenną Polską. Czyli ta wersja optymistyczna, proszę Państwa, którą przedstawiłem, że obudzi się nowe życie polityczne, a propos świąt wielkanocnych, no ona się realizuje na naszych oczach. Ja wiem, że są tacy skrajni optymiści, bądź też pesymiści, w zależności od tego, jak na to popatrzeć, że chcieliby, aby cały ten proces przebiegał no w 2 albo w 3 tygodnie i żeby tak naprawdę już był nowy rząd, nowa władza, jeszcze do tego, żeby Tusk po drodze siedział. No ale to, proszę Państwa, optymizm, nawet optymizm, bo realizm to jest coś innego, no to nie jest puste fantazjowanie. No, trzymajmy się jednak jakichś realiów, a te realia są takie, że no co najmniej rok trzeba dać tej władzy, aby przepraszam, aby coraz więcej Polaków przypomniało sobie, kim jest Tusk i czy kim jest cała ta
cała ta ekipa, a Polacy sobie to przypomną, obserwując po raz kolejny różne akcje, bo Tusk nie ma wyjścia. Ktoś gdzieś napisał na jakimś portalu, że Tusk nie ma odwrotu, że on idzie na zderzenie ze ścianą, bo musi pokazywać się jako wódz, musi dokarmiać ten swój radykalny elektorat Silni Razem, więc on będzie popełniał błąd za błędem w tym rozumieniu, że będzie robił takie populistyczne akcje, które zapewnią mu utrzymanie poparcia wśród fanatyków, no ale to, co jest marzeniem każdego polityka, czyli zwiększenie elektoratu, poszerzenie tego elektoratu dającego władzę, będzie poza zasięgiem. Natomiast druga wersja wydarzeń przedstawiana przez wielu analityków, przez wielu krytyków jest taka, że to już zostanie zabetonowane, że Tusk ma takie poparcie z zewnątrz i wewnątrz, że wykończy PiS i wykończy praktycznie całą opozycję i będziemy mieli 20 lat rządów Tuska, czy 20 lat rządów Koalicji Obywatelskiej. Proszę Państwa, wielokrotnie powtarzałem, że ja nie jestem hazardzistą, nie mam takich ciągotek, no ale naprawdę mogę postawić, jeśli ktoś się będzie strasznie upierał, to mogę postawić spore pieniądze na to, że tak nie będzie. Że tak nie będzie. Się ciągle trzymam swojej wersji wydarzeń i swojego scenariusza. Ten scenariusz jest jednoznaczny. Zużywanie, jeszcze raz zużywanie władzy, która już na starcie była wtórna, bo mamy powtórkę z rozrywki, mamy powtórkę z lat 2015, tylko że jeszcze w gorszej wersji. No to to, że ludzie dali się po raz drugi nabrać na to zjawisko, jakim jest Donald Tusk, no, no niestety w znacznej mierze wynika z tego, że 8 lat władzy PiS-u no, wywołało skrajne emocje u większości Polaków. I to nie ma co szukać jednej diagnozy, bo ja, Państwo wiecie, jaki jest mój stosunek tam do pomoru, do Ukrainy, ale ja wcale nie uważam, żeby to był, ubolewam nad tym, ale wcale nie uważam, żeby to elementy decydujące. One miały istotny wpływ, ale równie istotny wpływ miałby chociaż wyrok Trybunału Konstytucyjnego i ten radykalizm jeszcze w tej sferze moralnej, obyczajowej. Oczywiście te wszystkie aferki, które gdzieś tam wyniknęły po drodze, wybuchły w PiS-ie. Ja nie mówię o jakichś wyborach kopertowych czy Pegasusach, no bo chociaż to medialnie się ładnie sobie sprzedawało, no ale rzeczywiście to, na co wracał i przed czym przestrzegał bezskutecznie Jarosław Kaczyński, czyli zjawisko zwane tłustymi kotami, no to wszystko razem, proszę Państwa, się nasiliło. No po drodze jeszcze mieliśmy wstawanie i padanie na kolana i tak dalej, i tak dalej. Władza się zmęczyła sama i władza zmęczyła społeczeństwo. I tutaj to nie jest tak, że to Tusk, gdyby wrócił w 2019 rokiem, czyli przed tą drugą kadencją, absolutnie niczego by nie ugrał. Absolutnie niczego by nie ugrał. On wiedział, że nie ugra, dlatego nie wrócił. Natomiast już w momencie, kiedy społeczeństwo było wyraźnie zmęczone, podmęczone tym, co się dzieje pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, to on przyszedł tak naprawdę na gotowo, no bo to nie jest tyle zwycięstwo Tuska, zresztą on tych wyborów mimo wszystko i tak nie wygrał, tylko to jest porażka PiS-u. Ale proszę Państwa, no ta pesymistyczna wizja, że to się wszystko zabetonuje, że to się nie zmieni, że nie wiem, PiS czy jakakolwiek inna opozycja już nigdy do władzy nie wróci, to w moim przekonaniu jest bzdura. To mogłoby się wydarzyć gdzieś w jakimś kraju, ale nie w Polsce. Nie w Polsce, gdzie Polacy są naprawdę przyzwyczajeni do szeroko pojętej wolności, o tą wolność chcą walczyć, bardzo szybko się mobilizują przeciw zjawiskom patologicznym i tak się, jak się zmobilizowali przeciwko PiS-owi, tak się będą mobilizować przeciwko Tuskowi, zwłaszcza, że on bardzo mocno na to pracuje. Także te życzenia ze strony Kaczyńskiego, pełno optymizmu i nadziei, że wróci demokracja, wrócą zasady praworządności, to jest oczywiście taka sztampowe wideo, sztampowy teledysk polityczny, ale w tym jest sporo prawdy i to jest coś, co będzie zachodzić. Mówię to jako domorosły socjolog,
że zmęczenie rządami Tuska nastąpi znacznie, ale to znacznie wcześniej niż zmęczenie rządami Prawa i Sprawiedliwości, bo to nastąpiło po 8, tak naprawdę po 6 latach się zaczęły schody. No i jeszcze zapomniałem wspomnieć o tym bardzo istotnym elemencie związanym z porażką PiS-u. No to oczywiście były te wszystkie historie związane z portfelem Polaków, czyli inflacja i to do tej pory, przez 6 lat PiS uchodził jako sprawny zarządca polską gospodarką i miał naprawdę niezłe osiągnięcia, no ale później najpierw durny pomysł z Polskim Ładem, to znaczy w tym Polskim Ładzie było po prostu kilka durnych punktów, bo parę rzeczy było tam rozsądnych. No między innymi kwota wolna od podatku do 30 tysięcy, jak wiemy tej 60 to ani za drugiej, ani za trzeciej kadencji Tuska nie zobaczymy. No ale proszę Państwa, wersja pesymistyczna tego, co się w Polsce będzie dzieje, stanowczo ją odrzucam. Według mnie to jest skrajne marudzenie, skrajny przejaw malkotenstwa. Są tacy ludzie, którzy żyją ciągle ze straszenia ludzi innych, ze straszenia społeczeństwa, bo na tym się też nieźle zarabia. Zawsze się na tym dobrze zarabiała. Ja natomiast staram się patrzeć realnie. Nie fantazjować, nie skóra optymizmem, ale z tego co widzę, jak się realizują po kolei te punkty, no prorosła to za dużo powiedziane, ale scenariusza, który nakreśliłem, no to ciężko być w tych warunkach pesymistą, proszę Państwa. Ja upieram się i będę się upierał, że to, o czym Państwu mówiłem przez tyle odcinków, że to się degraduje, to się ośmiesza, to się kompromituje, tak dokładnie to wygląda. I jeśli mogę być czymś zaskoczony, to też już chyba parę razy wspominałem, to tylko i wyłącznie tempem tego zjawiska, bo tutaj myślałem, że to mimo wszystko będzie się wolniej rozgrywać, a rozgrywa się błyskawicznie. Proszę Państwa, jutro święta, święta wielkanocne, nie święta przyrody, nie święta wiosny, święta wielkanocne. Święta chrześcijańskie, w Polsce katolickie głównie. I z tej okazji proszę Państwa życzę jak zwykle, jak zawsze i nieustająco zdrowych, jeszcze raz zdrowych, szczęśliwych, spokojnych świąt. Przeżyliśmy niejedno, przeżyliśmy pomory, przeżyliśmy wcześniej Tuska, przeżyliśmy Ukrainę. Przeżyjemy drugi raz Tuska i to nie wygląda aż tak źle, jakby się mogło na początku wydawać. A co najważniejsze w tym wszystkim, póki co odpukać niemalowane, Tuskowi nie udało się niczego większego spieprzyć. To znaczy trzeba jeszcze pilnować tych spraw związanych z CPK chociażby. No są oczywiście już tam pierwsze szkody, chociażby takie jak ta likwidacja prac domowych, no to jest taki absurd, ja to podsumowałem demagogią na poziomie boliwijskiego sołtysa, no i to mniej więcej coś w tym stylu jest, ale jeśli chodzi o jakieś generalia, no to dopóki co i dzięki Bogu nie doszło do jakichś spektakularnych, no nie wiem, nie sprzedali PKN Orlenu, a mogli to zrobić, skoro w 3 miesiące udało im się zrobić tyle idiotyzmów. Jeżeli chodzi o CPK, to presja z kolei jest społeczna i polityczna, łącznie z presją wewnątrz koalicji na tyle duża, że miejmy nadzieję, że ten projekt się utrzyma. Także proszę Państwa, raz jeszcze, spokojnych, zdrowych, wesołych świąt Boże, Wielkiej Nocy, no i więcej optymizmu, więcej wiary, proszę Państwa, skoro już jesteśmy przy świętach religijnych, a mniej pesymizmu, bo na razie, jeżeli chodzi o tę władzę, to ona raczej jest bardziej śmieszna, bardziej groteskowa niż groźna, chociaż oczywiście ma swoje źródła zagrożeń, ale damy radę. Nie z takimi wojownikami, jak Tusk dawaliśmy radę, to damy radę i po raz któryś z Tuskiem, bo już raz daliśmy. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski.
lepiej być optymistą. Nie hura optymistą, nie naiwniakiem, ale lepiej być optymistą, trzymającym się realiów, niż szanowni państwo, pesymistą, który biadoli się nad własnym losem i widzi większe zagrożenia, niż one są w rzeczywistości. I ja stawiam dość optymistyczną prognozę na najbliższe miesiące i liczę na to, że ten scenariusz, który nakreśliłem, będzie się nadal realizował. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.